Es sind sehr viele junge Geschwister hier. Jest tutaj zgromadzonych bardzo wielu młodych wierzących. Und ich möchte jetzt anhand von 1. Mose 24 i chciałbym teraz na podstawie pierwszej księgi Mojżeszowej 24 rozdziału einige Gedanken sagen über den Weg in die Ehe. Powiedzieć kilka myśli dotyczących naszej drogi prowadzącej do małżeństwa. Und am Ende des Kapitels auch noch etwas über die Ehe selbst. I pod koniec tego rozdziału również spojrzeć i do samego małżeństwa. Die Verse 1 bis 4. Przeczytamy pierwsza księga Mojżeszowa, 24 rozdział, wiersze od 1 do 4. A Abraham zestarzał się i posunął się w latach. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego w domu swoim, który zarządzał całym mieniem jego. Połóż, proszę, rękę swoją pod biodro moje, abym zaprzysiągł ciebie na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam. Lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. Die Verse 12 bis 14. Wiersze od 12 do 14. I rzekł, Panie, Boże Pana mojego Abrahama, poszczęść mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem, nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie, pij i wielbłądy twoje też napoję, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka, a ja po tym poznam, że okazałeś łaskę Panu mojemu. Vers 16. 16 wiersz. A dziewczyna ta, bardzo piękna, była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. Od 18 do 21. A ona odpowiedziała, pij, Panie mój, i prędko opuściła dzban swój na rękę i dała mu pić. A gdy dała mu się napić, rzekła, również i dla wielbłądów twoich naczerpię wody, aż się napiją. Śpiesznie wylała wodę z dzbana do koryta i pobiegła znowu do studni czerpać i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. A mąż ów przypatrywał się jej w milczeniu, aby poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze, czy nie. Vers 27, ten letzten Satz. Wiersz 27, ostatnie zdanie. Pan prowadził mnie drogą do domu braci Pana mojego. Vers 50 und 51. 50 i 51 wiersz. Wtedy odpowiedział Laban i Betuel, od Pana ta rzecz wyszła, dlatego nie możemy do tego nic dodać. Ale oto Rebeka przed tobą, weź ją i idź, a niech będzie żoną syna Pana twego, jak rzekł Pan. Vers 55. 55 wiersz. Ale brat jej i matka jej rzekli, niech zostanie dziewczyna z nami jeszcze kilka dni albo 10 dni, a potem pójdziesz. Do 59. Lecz on rzekł do nich, nie zatrzymujcie mnie, skoro Pan poszczęścił drodze mojej. Puśćcie mnie, abym poszedł do Pana mojego. Rzekli więc, zawołamy dziewczynę i zapytamy jej, co powie. Zawołali tedy Rebekę i zapytali jej, czy chcesz pójść z tym mężem? A ona powiedziała, pójdę. Wypuścili więc Rebekę, siostrę swoją,
wraz z karmicielką jej i sługę Abrahama wraz z jego ludźmi. 61 wiersz. Wtedy Rebeka i służące jej wstały, wsiadły na wielbłądy i ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa ów Rebekę i odjechał. I od 63 wiersza do końca, czyli do 67. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągają wielbłądy. A Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda. I zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał. A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej. I pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Wir können aus diesem Kapitel nicht alle Einzelheiten eins zu eins für uns übertragen. Nie możemy z tego rozdziału wszystkie szczegóły przenieść tak jeden do jednego na nasze okoliczności. So wollen wir nicht lernen aus diesem Kapitel. Wir wollen nicht lernen. Also, ja. Wir wollen aus diesem Kapitel nicht lernen, dass der Vater seinem Sohn eine Frau sucht. Nie chciejmy się z tego rozdziału nauczyć, że ojciec poszukuje dla swojego syna małżonkę. Aber wir wollen doch lernen, ale chciejmy się jednak tego nauczyć, dass die Eltern einbezogen werden in diese Entscheidung. Że rodzice muszą być włączani w podjęcie tej decyzji przez młodych. Die Eltern, hier der Vater Abraham, rodzice, a w tym przypadku tutaj Abraham, hatten ein großes Interesse daran, dass Isaac eine Frau bekam, die ihm entsprach. Był bardzo tym zainteresowany, aby Izaak otrzymał taką małżonkę, która by była odpowiednia dla niego. Und deshalb sagt er zu seinem Knecht, i dlatego on powiedział do swojego sługi, dass er nicht eine Frau nehmen sollte von den Töchtern der Kanaaniter. Że niech nie bierze za żonę niewiasty pochodzącej z córek Kananejczyków. Das bedeutet im Sinne des Neuen Testamentes, a to oznacza, patrząc tutaj w świetle czy w sensie Nowego Testamentu, dass eine Ehe zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen nicht nach den Gedanken Gottes ist. Że małżeństwo pomiędzy człowiekiem wierzącym a niewierzącym nie jest zgodne z myślami Bożymi. In 1. Korinther 7 steht, dass wohl geheiratet werden darf, aber nur im Herrn. W pierwszym liście do Koryntian w 7. rozdziale czytamy, żeby młodzi się pobierali ze sobą, ale byle w Panu. Im Herrn bedeutet, dass eine Ehe mit einem Ungläubigen ausgeschlossen ist. W Panu to oznacza, że wykluczone jest zawarcie małżeństwa pomiędzy wierzącym i niewierzącym. In 2. Korinther 6 steht, dass es keine Gemeinschaft gibt zwischen Licht und Finsternis. A w drugim liście do Koryntian w 6. rozdziale jest napisane, że nie masz społeczności pomiędzy światłością i ciemnością. Der Gläubige ist Licht. Wierzący jest światłością. Der Ungläubige ist Finsternis. A niewierzący jest ciemnością. Außerdem steht dort, dass ein Gläubiger kein Teil haben kann mit einem Ungläubigen. Poza tym jest tam też i w tym rozdziale napisane, że nie ma działu wierzący z niewierzącym. Aber heiraten im Herrn bedeutet noch mehr. Ale pobierać się w Panu to jeszcze o wiele więcej jeszcze oznacza. Es bedeutet eine Heirat zwischen einem Mann und einer Frau.
oznacza to, że jest tutaj zawierane małżeństwo pomiędzy mężczyzną i niewiastą, die beide gewillt sind, którzy obydwoje są skłonni i chętni do tego, sowohl den persönlichen Weg, als auch den gemeinsamen Weg, nach den Gedanken Gottes zu gehen. Aby zarówno osobistą drogą życia, jak też i wspólną drogą życia iść razem zgodnie z myślami Pana. Ich rede jetzt nicht von den Ehen, ja nie mówię w tym momencie o takich małżeństwach, wo beide bei der Eheschließung ungläubig waren, w którym to momencie zawierania związku małżeńskiego obydwoje ludzi było niewierzącymi. Aber nach der Heirat ein Teil zum Glauben kam. Ale po zawarciu tego związku małżeńskiego, w trakcie małżeństwa, jedno z tych małżonków uwierzyło. Diese Ehen können nicht mehr aufgelöst werden. Takie małżeństwa nie mogą być rozwiązywane. Und in solchen Ehen gibt der Herr auch Verheißungen. Ale takim małżeństwom Pan też daje swoje szczególne obietnice. Das kann man nachlesen in 1. Petrus 3. Można o tym przeczytać w pierwszym liście Piotra w trzecim rozdziale. Wodurch das gute Verhalten des Gläubigen der Ungläubige gewonnen werden kann. Tam czytamy, żeby ten nastąpił proces pozyskania tego małżonka niewierzącego poprzez dobre zachowywanie się i postępowanie małżonka wierzącego. Aber wenn ein Gläubiger einen Ungläubigen heiratet, ale jeżeli człowiek wierzący pobiera się z drugim człowiekiem niewierzącym, gibt es dafür überhaupt keine Verheißung. To dla takiego małżeństwa nie istnieją żadne obietnice w Słowie Bożym. Sollte das doch jemand getan haben, jeśli jednak ktoś coś takiego uczyni, ist auch eine solche Ehe nicht mehr rückgängig zu machen. To i takie małżeństwo przecież nie można rozwiązać, czy wycofać się z niego. Da gibt es nur noch eins. I wtedy tylko pozostaje jedna rzecz do zrobienia. Die Gnade Gottes zu erflehen im Blick auf den Ungläubigen. Wybłagać od Pana łaski Bożej dla tego niewierzącego małżonka. Und zu versuchen durch ein gottesfürchtiges Verhalten ihn zu gewinnen. I próbować, aby przez bogobojne zachowywanie się pozyskiwać tego drugiego małżonka. Dann haben wir die Verse 12 bis 14 gelesen. Czytaliśmy również wiersze od 12 do 14. Und diese Verse zeigen, dass der Weg in die Ehe begleitet wird durch Gebet und Gottes Wort. I te wiersze pokazują, że droga do małżeństwa musi być prowadzona poprzez modlitwę i czytanie Słowa Bożego. Am Anfang einer solchen Beziehung stehen diese beiden Wegweiser. Na samym początku takiego związku muszą zaistnieć te dwa drogowskazy. Der Knecht hat gebetet. Czytamy o tym, że sługa modlił się. Dass ihm doch diejenige gezeigt wird, aby była mu wskazana taka niewiasta, die der Vater, das heißt im übertragenen Sinne Gott, für Isaak bestimmt hat. Która by była przez ojca, a w przenośni również i przez Boga, byłaby dla Izaaka przeznaczona. Mit diesem Gebet können junge Leute beginnen, wenn sie noch überhaupt nicht an Heirat denken. I taką modlitwą mogą się modlić młodzi ludzie, nawet tacy, którzy jeszcze w ogóle nie myślą o zawieraniu związku małżeńskiego. Dieses Gebetsleben kann schon früh beginnen, vielleicht schon im Alter von 17-18 Jahren. Prowadzenie takiego życia modlitewnego w tym kierunku może się rozpocząć bardzo wcześnie, nawet może w wieku 17-18 lat. Denn es gibt für dich, liebe Schwester, einen Mann, den der Herr für dich bestimmt hat. Bo dla ciebie, miła siostro, jest tylko jeden mężczyzna, który został dla ciebie przeznaczony przez Pana. Und es gibt für dich, lieber junger Bruder, eine Frau, die der Herr für dich bestimmt hat. I również dla ciebie, miły młody bracie, przeznaczona jest tylko jedna niewiasta, która została przez Pana dla ciebie przeznaczona. Da muss man nicht jede Eigeninitiative entwickeln.
Nie musimy tutaj w tym względzie różnorodnych własnych inicjatyw podejmować. Und alle europäischen Länder abreisen. I objeżdżać wszystkie europejskie kraje w tym celu. Und die Augen umherschwirren lassen. I wodzić swoim wzrokiem po wszystkich. Bis man dann eine oder einen findet, der einem gefällt. Aż w końcu znajdzie się tą czy tego właściwego, który mi się spodoba. Wie viel Frauen gab es für Adam? Ile niewiast istniało dla Adama? Zehn? Dziesięć? Zwei? Dwie? Oder eine? Czy tylko może jedna? Nur eine. Tylko jedna. Und das war genau die richtige. I ona była właśnie dokładnie tą właściwą. Und das kann der Herr heute immer noch. I coś takiego Pan może sprawić i po dziś dzień dla każdego. Dafür gibt es viele Beispiele. I w tym celu, w tym względzie również istnieje wiele pozytywnych przykładów, die diese Wahrheit beweisen. Które udowadniają tą prawdę. Halten wir also fest, a więc trzymajmy tego mocno się, die du für Isaac bestimmt hast. Tych słów, które tutaj czytamy w modlitwie tego sługi, ta, którą ty dla Izaaka przeznaczyłeś. Dieser Gedanke wird bestätigt in Vers 27 am Ende. Ta myśl również jest potwierdzona pod koniec 27 wiersza. Mich hat der Herr geleitet auf diesem Weg. Ten sługa powiedział, to Pan prowadził mnie tą drogą. Und in Vers 50 noch einmal. I w wierszu 50 jeszcze raz. Sie sprachen von dem Herrn aus ist diese Sache geschehen. Oni, czyli rodzina tej dziewczyny, powiedziała, od Pana ta rzecz wyszła. Also sie wurden von Gott zusammengeführt. A więc widzimy, że oni zostali przez Boga do siebie razem przyprowadzeni. Und diese Zusammenführung, i to doprowadzenie się do siebie nawzajem, czy do tego spotkania, geschah beim Wasserbrunnen und bei der Wasserquelle. Stało się przy studni i przy źródle wody. Das steht in Vers 11 und 12. O tym możemy przeczytać w wierszach 11 i 12. Die Wasserquelle ist ein Bild von dem Wort Gottes. To źródło wody jest właśnie obrazem na Słowo Boże. Und das Wort Gottes zeigt uns, dass es Verbindungen gibt, die nicht gottgemäß sind. I właśnie to Słowo Boże pokazuje nam, że są takie związki, które nie są zgodne ze Słowem Bożym, czy z myślą Bożą. Das bedeutet für die Praxis, a to oznacza dla naszego praktycznego zastosowania, das Wort Gottes muss mich leiten in dieser schwerwiegenden Entscheidung. To właśnie Słowo Boże musi mną kierować w podejmowaniu tego najważniejszego, podjęcia tej najważniejszej decyzji, albo tej bardzo ważkiej decyzji. Und wenn ihr gefallen findet an einem ungläubigen Menschen, ale jeżeli wy znajdujecie swoje upodobanie w takich niewierzących ludziach, dann braucht ihr nicht zu beten. To w ogóle już potem nie módlcie się. Das Gebet ist völlig überflüssig. Gdyż jest twoja modlitwa całkowicie niepotrzebna. Der Herr will es nicht. Pan nie chce tego. Die Gefühle mögen anders sprechen. Może twoje uczucia będą inaczej ci przemawiały. Aber das Wort Gottes ist der Maßstab. Ale dla nas wzorcem jest Słowo Boże. Da gibt es nur eine Lösung. I w takiej sytuacji istnieje tylko jedno rozwiązanie. Diese Zuneigung der Gefühle sofort Ende machen. Te właśnie przychylności i uczucia w stosunku do tej osoby natychmiast przerwać. Dann haben wir in Vers 16 gelesen. Następnie czytaliśmy w wierszu 16, dass das Mädchen sehr schön war und eine Jungfrau. Że ta dziewczyna była bardzo piękna, a do tego dziewica. Ich finde das den ersten Teil einen sehr schönen Satz. Ja myślę, że pierwsza część tego wiersza to jest bardzo piękny wiersz. Zu einer Heirat gehören Geist, Seele und Leib. Do zawarcia związku małżeńskiego potrzebne jest współdziałanie ducha, duszy i ciała. Geist bedeutet, dass ein Mann reif ist für die Ehe. Duch to oznacza, że człowiek jest
dojrzały do zawarcia małżeństwa. Kein Kind mehr. Czyli nie jest więc już dzieckiem. Materiell unabhängig von den Eltern. Jest już materialnie niezależny od swoich rodziców. Geistig reif. Jest duchowo dojrzałym człowiekiem. Geistig. Umysłowo dojrzałym człowiekiem jest. Ich spreche noch nicht von geistlich, das kommt noch. Nie mówię jeszcze o dojrzałości duchowej, mówię o dojrzałości umysłowej. Dann kommt später nach der Ehe die körperliche Vereinigung hinzu, das ist der Leib. Następnie później po zawarciu związku małżeńskiego następuje również i połączenie cielesne. Aber die Seele schwingt auch mit. Ale również też i dusza musi być w to włączona. Und das ist der Bereich der Liebe. I dusza to jest właśnie zakres działania miłości. Du musst deinen Ehepartner lieb haben. Ty musisz miłować swojego partnera małżeńskiego. Es geht nicht nur um eine geistige Überlegung, ob man zusammenpasst. Tu nie chodzi tylko o to, abyśmy w swoim umyśle zastanowili się, czy razem do siebie pasujemy. Du musst deine Frau mögen und deinen Mann. Ty musisz również też i polubić twoją przyszłą małżonkę czy twojego przyszłego męża. Die Schweizer sagen, du musst ihn riechen können. Szwajcarzy mówią, że ty musisz lubić jej albo jego zapach. Du musst niemand heiraten, der dir nicht gefällt. Przecież ty nie musisz za nikogo wychodzić albo się żenić z kimś, którego nie lubisz. Du musst ihn schön finden. Przecież ty musisz odbierać drugą osobę jako piękno. Du musst ihn schön finden. Ty musisz uważać, że on czy ona są pięknymi dla ciebie. Es muss kein Model sein. Es muss keine Schönheitskönigin sein für alle. Przecież dana osoba nie musi być okazem piękności, za którym by rozglądali się wszyscy. Aber ohne Liebe ist es nur eine Zweckverbindung. Ale bez miłości to jest to tylko związek, który ma do spełnienia jakiś tam cel. Und dann steht auch noch dort, dass sie eine Jungfrau war. Ale jeszcze dodatkowo jest tutaj napisane, że była dziewicą. Das bedeutet, sie geht unberührt und unbefleckt und rein in die Ehe. A to oznacza, że ona nie naruszona, czy on i niesplamiona, czy niesplamiony wchodzą w ten związek małżeński. Das gilt für Mann und Frau. Oczywiście to obowiązuje zarówno dziewczynę, jak i chłopaka. Sie hat vorher nicht einem anderen Mann gehört. Czyli oznacza, że wcześniej ona nie należała do innego mężczyzny. Und jetzt wird das Gebet des Knechtes erhört. I modlitwa tego sługi została wysłuchana. Er hatte ja noch nicht ausgebetet, da kam sie schon. Nawet on nie skończył tej modlitwy, a ona nadeszła. Und dann offenbart sich diese Rebekka. Sie zeigt, wer sie ist. I w tym momencie Rebeka samą siebie objawiła we wszystkich zakresach, pokazała, kim ona jest. Sie geht schnell hinab. Ona szybko podeszła, czy odeszła, aby nabierać wodę. Sie eilt und läuft. Ona pobiegła i ona pośpieszyła, czytamy o niej. Sie zeigt also in ihrem Bereich eine gewisse Fähigkeit. A więc ona w tym odpowiednim dla niej zakresie działalności okazała się zdolną do wykonywania tych czynności. Das heißt, nicht nur von Seiten des Mannes muss es Voraussetzungen geben für die Ehe. To oznacza, że nie tylko ze strony mężczyzny muszą być spełnione odpowiednie warunki, aby zawrzeć związek małżeński. Sondern auch von Seiten der Frau gibt es Voraussetzungen. Ale również i ze strony niewiasty są do spełnienia odpowiednie warunki. Und das zeigt sie hier. I to właśnie ona wykazała w tym miejscu. Sie entspricht der Frau in Sprüche 31.
Ona w tym względzie jest tutaj tą odpowiedniczką tej niewiasty, która jest opisana w przypowieściach pod koniec 31 rozdziału. Diese wackeren Frau. Tam mowa jest o tej dzielnej niewieście. Jede junge Schwester mag sich das Kapitel einmal lesen. Wy, młode niewiasty, siostry, przeczytajcie sobie w domu ten rozdział. Sie zeigt dort auch ihre inneren Werte. Bo ona tam wykazała się swoimi wewnętrznymi wartościami. Petrus sagt, dass der Schmuck der Frau nicht der auswendige ist. Ale również i Piotr w swoim liście pisze, że ozdobą niewiasty to nie są rzeczy zewnętrzne. Durch Kleider und Schmuck und alles mögliche. Objawione poprzez odzież czy przez noszenie ozdób jubilerskich, sondern sie zeichnet sich aus durch einen sanften und stillen Geist, der vor Gott sehr köstlich ist. Ale jej przymioty tutaj objawiają się przez łagodnego i cichego ducha, w którym Bóg znajduje upodobanie. Und nachdem diese Begegnung stattgefunden hat zwischen dem Knecht und Rebekka, i gdy już nastąpiło to spotkanie pomiędzy tym sługą a tą Rebeką, sieht in Vers 21 der Mann ihr staunend zu und schweigt. Czytaliśmy o tym, że ten mężczyzna przyglądał się jej w milczeniu i z podziwem. Daraus lernen wir, dass es eine gewisse Wartezeit gibt. Z tego właśnie wiersza możemy się nauczyć, że musi nastąpić odpowiedni okres oczekiwania. Es kann sein, dass es eine erste Begegnung gegeben hat, dass man sich gesehen hat irgendwo. Może tak się zdarzyć, że ktoś kiedyś się razem ze sobą spotkał i z drugą osobą się spotkał. Doszło do pierwszego zapoznania. Und dann gibt es ein aufeinander warten. Ale później musi nastąpić też i oczekiwanie jeden na drugiego. Um zu sehen, wie der Herr die Wege weiter ebnet. Aby zobaczyć, w jaki sposób Pan będzie wyrównywał drogi jedno do drugiego. Und dieses Handeln Gottes, diese Führung Gottes, muss ich nicht durch vorschnelles, eigenwilliges Handeln unterbrechen. I to działanie Boże, to przygotowywanie przez Boga jednego dla drugiego, nie mogę przecież przerywać poprzez moje szybkie i samowolne działanie. Dann kommt der Knecht mit Rebekka in das Haus ihrer Eltern. Następnie oglądamy, że ten sługa razem z Rebeką przychodzi do domu jej rodziców. Und dieser Knecht stellt den Eltern seine Absichten vor. I ten sługa teraz przedstawia rodzicom swoje zamiary. Und dann antwortet in Vers 50 Laban. I wtedy w wierszu 50 czytamy, w jaki sposób odpowiedział Laban. Und in Vers 55 antwortet die Mutter von Rebekka. I w jaki sposób w 55 wierszu odpowiedziała matka Rebeki. Das bedeutet, dass auch die Eltern von Rebekka jetzt mit einbezogen werden. A to oznacza, że również też i rodzice Rebeki zostali w ten proces włączeni. Und ihr lieben jungen Freunde, ich kann euch das nur wärmstens empfehlen. I wy wszyscy, młodzi przyjaciele, mogę wam to gorąco teraz tylko polecić. Trifft diese schwerwiegende Entscheidung nicht ohne den Segen der Eltern. Nie podejmujcie tej ważkiej decyzji dla waszego dalszego życia, nie włączając w tą decyzję waszych i drugiej strony rodziców. So viel lernen wir aus dieser Begebenheit. Tyle możemy nauczyć się z tego tutaj opisu spotkania. Ich weiß wohl, dass es auch ungeistliche Eltern gibt. Ja również dobrze o tym wiem, że bywają rodzice, którzy są nieduchowi. Ich kenne einen Fall. Znam jeden taki przypadek, wo ein junger Mann, w którym młody mężczyzna bei den Eltern der zukünftigen Braut war, był u rodziców swojej przyszłej małżonki und sie gefragt hat nach ihrer Tochter. I pytał się o rękę ich córki. Dann wurde er abgelehnt.
i został odrzucony, weil er nur den gewöhnlichen Beruf eines Werkzeugmachers hatte. A to tylko z tego powodu, że on wykonywał zawód prostego ślusarza. Es war ein geistlicher junger Mann. A był to duchowy, młody człowiek. Was macht ihr nun, wenn ihr meint, die Sache sei vom Herrn und die Eltern haben Bedenken? A co w takim przypadku byście zrobili, że wy wiecie o tym, że sprawa waszego związku jest od Pana, a rodzice się sprzeciwiają? Dann kann man auch noch eine Zeit lang warten und darum beten, dass die Eltern einsichtig werden. Należy odpowiedni okres czasu odczekać, modlić się o to, aby również i jednomyślni z wami byli rodzice. Es kann aber auch sein, ihr seid ungeistlich und die Eltern geistlich. Bo może być i tak, że to właśnie wy jesteście nieduchowymi, a rodzice są duchowymi. Und wenn sie Gründe aus der Schrift anführen, die biblisch sind, jeżeli oni przytoczą powody swojej decyzji oparte i ugruntowane o miejsca zacytowane przez nich z Biblii, und gegen eine solche Verbindung sprechen, i te miejsca będą właśnie przeciwstawiały się takiemu związkowi, jaki wy zamierzacie zawrzeć, dann seid ihr gut beraten, wenn ihr auf sie hört. To posłuchajcie mojej rady, dobrze zrobicie, jeżeli posłuchacie tych rodziców. Nun, die Eltern kommen jetzt zu der Überzeugung, das Mädchen zu fragen. Teraz widzimy, że rodzice doszli do przekonania, że należy zapytać o zdanie tą dziewczynę. Das steht in Vers 57. O tym jest napisane w 57 wierszu. Und daraus lernen wir, i z tego właśnie możemy się nauczyć, dass eine Ehe nicht geschlossen werden muss, wenn die Tochter nicht will. Że małżeństwo nie musi być zawierane, jeżeli jakaś córka nie chce go zawrzeć. Die Eltern überlassen dem Mädchen die Entscheidung. Widzimy tutaj, że to rodzice zostawiają tą możliwość podjęcia decyzji przez dziewczynę. Das ist eine ganz wichtige Stelle. To jest bardzo ważne miejsce. Liebe junge Schwester, wenn ein Junge dich fragt, miła młoda siostro, jeżeli jakiś młodzieniec będzie ciebie pytał, ob du seine Frau werden willst, czy ty chciałabyś być jego małżonką, und du magst ihn nicht, a ty nie akceptujesz go, dann darfst du nein sagen. To wolno ci powiedzieć nie. Es gibt junge Brüder, die haben komische Ansichten. Gdyż spotyka się młodych braci, którzy mają bardzo dziwne nastawienie. Wisst ihr, wie sie denken? Czy wiecie, jak oni myślą? Sie denken? Myślą tak. Der Herr hat mir dieses Mädchen gezeigt. Pan mi pokazał właśnie tą dziewczynkę. Also muss sie ja sagen. A więc ona musi tak powiedzieć. Das muss sie gar nicht. Nie, ona wcale nie musi. Das lernen wir aus dieser Stelle. Właśnie tego się możemy nauczyć, czytając to miejsce. Der Herr muss das in beiden klar machen, nicht nur in einem. Pan musi dać jasność do podjęcia tej decyzji w obydwóch sercach, a nie tylko w jednym. Und dann kommt etwas Wunderbares. I teraz następuje coś bardzo cudownego. Jetzt sagt das Mädchen, ich will gehen. Teraz ta dziewczynka mówi, ja chcę pójść. Das kann ich nicht verstehen. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Ich muss jetzt einen Vers lesen aus Sprüche 30. Musimy przeczytać jeden wiersz z 30 rozdziału przypowieści. Da steht in Vers 19. Tam czytamy w wierszu 19. Drei sind es, die zu Wunde. Entschuldigung. Przepraszam. Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind und vier, die ich nicht verstehe. 30 rozdział przypowieści, 19 wiersz. Zum Beispiel, 18 już musimy przeczytać. Trzy rzeczy są niezrozumiałe dla mnie. Owszem, cztery, których nie pojmuję. Zum Beispiel am Ende von Vers 19. Na przykład pod koniec tego 19 wiersza. Der Weg des Mannes mit einer Jungfrau. U nas jest tutaj zwrot i obcowanie mężczyzny z kobietą. W innym tłumaczeniu, tym, którym brat się posługuje, jest tutaj zwrot następujący. I drogi mężczyzny z kobietą.
Das kann man wirklich nicht verstehen. Nie, rzeczywiście, nie można tego zrozumieć. Ich hatte nun keine Mädchen, ich habe nur drei Söhne. Ja niestety nie mam dziewcząt jako dzieci, ja mam trzech synów. Aber ich höre das von anderen Brüdern. Ale ja to słyszałem od innych braci. Da habt ihr als Eltern eure Töchter großgezogen? Oni jako rodzice wychowali swoje dziewczęta. Sie waren in eurem Haus. Były w ich domach. Ihr kennt euch in- und auswendig. I wszyscy siebie na wylot znali. Dann ist sie vielleicht 20, 21 Jahre. I może doszły do wieku 20, 21 lat. Und eines Tages i pewnego dnia kommt ein wildfremder Mensch. Przychodzi całkowicie dla nich nieznany człowiek. Den habt ihr vielleicht noch nie gesehen. Którego oni może jeszcze nigdy na oczy nie widzieli. Und dann fragt er dich bitte. I pyta ciebie jako rodzica. Darf ich deine Tochter zur Frau haben? Czy wolno mi wziąć twoją córkę za żonę? Du bist überrascht. Jesteś zaskoczony. Lass uns das Mädchen befragen. Pozwól, aby na ten temat się wypowiedziała twoja dziewczynka. Und dann sagt sie, ich will gehen. I słyszysz od niej, ja chcę pójść. Kann man das begreifen? Czy można to zrozumieć? Nein. Nie. Aber so ist es. Ale tak to jest. Ich will gehen. Ja chcę pójść. Wunderbare Entscheidung. Cudowna decyzja. Das wirkt der Herr immer noch bis in unsere Tage. Pan to sprawia aż do dzisiejszych czasów. Auf diesem Weg gibt es Segen. I na takiej drodze jest błogosławieństwo. Und dann entlassen die Eltern ihre Tochter. I tam czytamy, że rodzice puścili swoją córkę. Und das muss sein. I tak musi się stać. Wir müssen unsere Kinder entlassen. My musimy puścić nasze dzieci. Jetzt gehen sie eine neue Beziehung ein. Gdyż one wchodzą teraz w nowy związek. Und die ist höher einzuordnen als die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. I ten związek należy wyżej przyporządkować niż związek pomiędzy rodzicami a dziećmi. Da steht schon in 1. Mose 2, Vers 24. To już jest napisane w 1. Mojżeszowej w 2. rozdziale w 24. wierszu. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Tam czytamy, dlatego też opuści mężczyzna czy człowiek swoją matkę i ojca i przyłączy się do swojego małżonka czy małżonki. Ich spreche auch aus eigener Erfahrung. Ja mówię teraz do was z własnego doświadczenia. Solange wir leben, müssen wir das als Eltern lernen. Dopóki my będziemy na tej ziemi żyli, to my wszyscy jako rodzice tego właśnie musimy się ciągle na nowo uczyć. Nicht hinein zu regieren in die Angelegenheiten unserer verheirateten Kinder. Aby nie rządzić sprawami naszych zamężnych dzieci. Das richtet in ihren Ehen den größten Schaden an. Gdyż to wywołuje najgorsze skutki w ich małżeństwach. Liebe Vater, es geht dich überhaupt nichts an. Miły ojcze, to ciebie w ogóle nie obchodzi. Ob dein Sohn ein Auto fährt mit 90 PS oder mit 150 PS. Czy twój syn będzie jeździł samochodem, który ma 90 koni czy 150 koni? Das ist seine Entscheidung. To jest jego decyzja. Und nicht deine. A nie twoja. Und liebe Mutter, kochana matko, es geht dich überhaupt nichts an. To ciebie w ogóle nie obchodzi. Ob deine Tochter Spinat kocht oder Salat macht. Czy twoja córka będzie gotowała szpinak, czy będzie przygotowywała sałatę? Das ist ihre Entscheidung. To jest jej decyzja. Und ob sie eine Woche in Urlaub fahren oder drei. Również i ta sprawa, czy pojadą na urlaub na tydzień czy na trzy. Da müssen wir uns heraushalten. Nie, musimy się całkowicie z tego wyłączyć. Leider haben wir das oft nicht gemacht. Niestety, bardzo często tego nie czyniliśmy. Die Kinder, die verheiratet sind, sind den Eltern nicht mehr zum Gehorsam verpflichtet. Dzieci, które są zamężne i żonate, nie są zobowiązane do posłuszeństwa w stosunku do swoich rodziców. Die Erziehung hört auf. Proces wychowywania ustaje w tym momencie. Solange sie zu Hause sind, sind sie unter dem Einfluss des Elternhauses.
Bo dopóki oni mieszkają w waszym domu, znajdują się w zakresie waszego decydowania. Und jetzt hören sie auf ihren Ehepartner und müssen nicht bei Mama noch schnell holen, darf ich das auch? I teraz one, czyli zamężne dzieci, żonate dzieci, znajdują się w sytuacji, że posłuchają swojego partnera i nie mogą polecieć szybko do mamy: mamo, mogę tak? Was bleibt ist die Ehre gegenüber den Eltern. Die Kinder müssen ihre Eltern immer noch weiter ehren. To, co dalej pozostaje jako naszym obowiązkiem, to to, że dzieci są zobowiązane dalej czcić ojca i matkę jako rodzica. Das bleibt sogar noch nach dem Tod der Eltern. I to pozostaje dalej obowiązujące nawet po śmierci rodziców. Wir können als Eltern noch gute Ratschläge geben. My jako rodzice możemy dawać im dobre rady. Empfehlungen. Możemy im coś zalecać. Wir dürfen die Kinder auch warnen, wenn wir Gefahren sehen. My zobowiązani jesteśmy również i dzieci ostrzegać, jeżeli widzimy, że zdążają w kierunku niebezpieczeństwa. Aber wir müssen sie entlassen. Ale musimy je puścić. Jetzt zu Vers 61. I teraz przejdźmy do 61 wiersza. Jetzt macht Rebekka sich auf. Rebekka teraz zaczęła się zbierać. Und sie folgt dem Knecht hin auf dem Weg zu Isaak. I ona poszła za sługą w kierunku domu Izaaka. Ich möchte das jetzt in diesem Abschnitt einmal als eine Verlobung bezeichnen. Ja w tym przeczytanym urywku chciałbym właśnie określić jako zaręczyny. Die Schrift kennt den Begriff der Verlobung. Słowo zna to określenie zaręczyny. Es ist eine Zeit des Kennenlernens. Gdyż ten okres zaręczyn to jest czas, w którym młodzi ludzie poznają siebie nawzajem. Und der Reinheit und Keuschheit. I zobowiązani są do zachowania czystości i dziewictwa. Der Knecht macht Isaak auf dem Weg nach Kanaan bekannt mit den Schönheiten Isaaks. I ten sługa teraz w trakcie tej podróży do Kanaanu zapoznawał Rebekę z pięknościami tego Izaaka. Er weckt gleichsam die Zuneigung bei Rebekka. On teraz pobudził tą przychylność i uczucia tej Rebeki dla Izaaka. Und dann kommen sie allmählich näher. I oni tak pomału zaczęli się zbliżać do tej miejscowości. Und jetzt finden wir wieder wichtige Grundsätze. I teraz znowu znajdujemy bardzo ważne zasady. In Vers 63 czytamy w wierszu 63. Hebt wer zuerst die Augen auf. Spójrzcie, kto pierwszy podnosi w górę oczy? Izaak. Er zuerst. On najpierw. Und das bedeutet, a to oznacza, die Initiative zu einer ehelichen Verbindung geht immer zuerst von dem Mann aus. To oznacza, że inicjatywa podjęcia tych zobowiązań małżeńskich wychodzi ze strony mężczyzny. 2. Mose 2, Vers 1. Druga Mojżeszowa, drugi rozdział, pierwszy wiersz. Ein Mann vom Haus Levi ging hin. Tam czytamy, mąż z domu Lewiego poszedł. Heute ist alles verkehrt. Dzisiaj ta sprawa wygląda całkowicie błędnie. Heute laden junge Mädchen einen Freund zum Date ein. W dzisiejszych czasach młode dziewczyny zaczynają zapraszać chłopaków na spotkania. Mädchen machen Jungens Heiratsanträge. To w dzisiejszych czasach dziewczyny zaczynają składać chłopakom propozycje zawarcia małżeństwa. Okazuje się, że w świecie to może być normalne. Ale u Boga ta sprawa wygląda inaczej. To od mężczyzny ma pochodzić inicjatywa w tym względzie. Ale tam darf Rebekka auch aufschauen. Ale również i mogła Rebeka podnieść swoje oczy. Dann erhebt sie auch ihre Augen auf. Tak, podniosła swoje oczy i spojrzała.
Aber wie reagiert sie? Ale w jaki sposób od razu później zareagowała? Sie springt vom Kamel herab. Ona szybko zsiadła z wielbłąda. Und neigt sich zur Erde. I skłoniła się aż do samej ziemi. Das heißt, sie nimmt die entsprechende Haltung ein. To oznacza, że ona zajęła tę właściwą postawę. Jetzt gehe ich ins Neue Testament. I teraz przechodzę do Nowego Testamentu. Da lesen wir in Epheser 5. Czytamy w Efezjan w 5 rozdziale. Gleich wie Christus, gleich wie die Versammlung dem Christus untergeordnet ist. I tam czytamy, tak jak i zgromadzenie Chrystusowi jest poddane. So ist auch die Frau dem Mann untergeordnet. Tak też i niewiasta jest poddana mężowi. Und ich gehe nach 1. Korinther 11. I możemy przejść do pierwszego listu do Koryntian, do 11 rozdziału. Da haben wir die Schöpfungsordnung Gottes. Tam oglądamy, jak jest opisany ten porządek według Boga w stworzeniu oglądany. Und da steht in Vers 3. I tam czytamy w wierszu trzecim, dass das Haupt der Frau der Mann ist. Że głową niewiasty jest mężczyzna. Diese Unterordnung, to podporządkowanie się, ist keine Minderwertigkeit. To nie oznacza mniejszej wartości. Die Frau ist nicht weniger wert als der Mann. Ta niewiasta nie jest mniej wartościowa niż mężczyzna. Aber in der Schöpfungsordnung steht sie unter ihm. Ale według porządku w stworzeniu Bożym ona znajduje się pod nim. Das heißt, die Frau führt nicht den Mann. To oznacza w praktyce, to nie żona prowadzi męża, sondern umgekehrt. Ale odwrotnie. Das bedeutet auch nicht, dass beide immer gleich denken müssen. A to wcale też i nie oznacza, że zawsze muszą obydwoje jednakowo myśleć. Eine solche Frau hätte ich nicht gewollt. Ja bym w ogóle nie chciał takiej żony. Die nur sagt, ja, so wie du meinst, so ist richtig, mach du wie du willst. Nein. Która by tylko ciągle mi przytakiwała, tak jak ty myślisz, to jest dobrze, tak zrobimy. Es gibt mal unterschiedliche Gedanken. Przecież mogą być różnorodne myśli. Dann wollen wir zusammen beten, das Wort Gottes anschauen und die Lösung finden. I należy zaproponować, przeczytajmy wspólnie Słowo Boże, pomódlmy się w tej sprawie i pozwólmy dać Panu odpowiedź na tą rzecz. Und wenn es nicht so klar wird, a jeżeli w jakiejś sprawie nie od razu jasność jest widoczna, liebe Schwester, dann hör auf deinen Mann. To mówię ci, kochana siostro, posłuchaj twojego męża. Das ist der Weg des Herrn. Bo gdyż taka jest droga pańska. Und jetzt kommt in Vers 65 Isaak Rebekka entgegen. A następnie w 65 wierszu oglądamy, jak Izaak wychodzi naprzeciw Rebeki. To jest ein schöner Vers. Jest to piękny wiersz. In 1. Petrus 3 heißt es in Vers 7. W pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, w siódmym wierszu jest napisane: Ihr Männer wohnt bei euren Frauen nach Erkenntnis. A wy, mężowie, mieszkajcie czy przebywajcie razem z waszymi żonami w mądrości albo w poznaniu. Als bei einem schwächeren Gefäß. Jako u czy przy słabszym naczyniu. Das merkt man schon in der Verlobung. Można to już zauważyć w trakcie okresu zaręczyn. Der Mann kommt der Frau entgegen. To mężczyzna wychodzi naprzeciw tej niewiasty. Er geht ein auf ihre Bedürfnisse. To on zaczyna teraz odgadywać jej potrzeby i spełniać je. Er nimmt Rücksicht auf ihre Empfindungen. On zaczyna teraz mieć wzgląd na jej potrzeby i odczucia. Die Frau ist eben anders als der Mann. Bo właśnie to niewiasta jest inna niż mężczyzna. Heute würde man sagen, sie hat eine andere Software. W dzisiejszych czasach by może powiedział współczesny świat, ona ma wgrany inny program. Im Anfang meiner Ehe, ich bin jetzt über 40 Jahre verheiratet. Na początku mojego małżeństwa, ja już jestem żonaty ponad 40 lat. Ich habe es immer noch nicht ganz gut gelernt.
A do dziś dnia jeszcze całkiem tego dobrze się nie nauczyłem. Habe ich versucht, immer meine Frau durch die besseren Argumente zu überzeugen. Próbowałem na początku małżeństwa moją żonę przez dobre argumenty przekonać. Das kannst du dir sparen. Zaoszczędź sobie tego. Das führt nicht zum Erfolg. Bo to nie doprowadzi do sukcesu. Leider meinen wir das immer noch manchmal. Niestety, my dalej o tym myślimy, że to właściwa droga. Eine Frau ist gefühlsbetonter. Bo niewiasta jest właśnie bardziej ukierunkowana uczuciowo. Wir müssen ihr entgegenkommen. My musimy wyjść jej naprzeciw. Es gibt ein schönes Beispiel, viele schöne Beispiele in der Bibel. Jest wiele pięknych przykładów w Biblii na ten temat. Hanna hatte keine Kinder. Na przykład Anna nie miała dzieci. Da begegnet der Mann Elkana ihr. I wtedy oglądamy jej męża Elkanę, jak wychodzi jej naprzeciw. Und was sagt er zu ihr? I co on do niej powiedział? Stell dich nicht so an, das wird schon noch werden und so weiter und so fort. Nie martw się, to już kiedyś, to kiedyś się stanie, będzie w porządku. Nein, das macht er nicht. Nie, on tak nie zrobił. Er sagt, Hanna. On powiedział, Anno. Warum weinst du? Dlaczego płaczesz? Und warum ist deine Seele betrübt? I dlaczego twoja dusza jest zasmucona? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Czyż ja dla ciebie nie jestem lepszy niż 10 synów? Das ist ein Beispiel für das Entgegenkommen. To jest właśnie przykład obrazujący, w jaki sposób mamy wyjść naprzeciw uczuciom żony. Und in diesen beiden Aussagen jetzt, die wir jetzt betrachtet haben, i w tych dwóch wypowiedziach, które przed chwilą rozważaliśmy, werden die beiden Probleme unserer Ehen besprochen. Zostały omówione dwa problemy naszych małżeństw. Unsere Ehen gehen an zwei Problemen kaputt. Nasze małżeństwa z powodu dwóch problemów bardzo często rozrywają się. Erstens, po pierwsze, an der Rücksichtslosigkeit des Mannes gegenüber seiner Frau. Z powodu bezwzględnego niezważania na potrzeby niewiasty ze strony męża.